muzyczna obchodzi swoje święto, dni szkoły. Jak na szkołę muzyczną przystało, obchody były głośne i widoczne. To nie tyle promocja szkoły, co bardziej taka impreza integracyjna. Jest ładna pogoda, rok szkolny się kończy i chcemy trochę muzykę wykorzystać do radosnych przeżyć, że tak powiem. Gramy w korowodzie takie łatwe utwory, wesołe, no tak, żeby stworzyć tu w środowisku takie jakiś przyjemny nastrój bez troski. Ten plac troszkę się powiększył teraz i tutaj odbywać się będą koncerty. To jest takie wyjście na zewnątrz. Tak, pojawił się przed szkołą fortepian, pojawiła się mini kawiarenka, gdzie można usiąść i wypić sobie jakiś zimny napój, czy też zjeść loda i posłuchać kwartetów, kwintetów, utworów solowych na fortepian, czy też na fortepian na skrzypce, na przykład Stowarzyszenie Fortepianu. No i to troszeczkę dla uczniów jest też nowe przeżycie, bo w rytm przejeżdżających samochodów troszeczkę trzeba jednak się skupić i zagrać jak najlepiej. Niemniej jednak przede wszystkim jest to chęć jak gdyby taka troszeczkę wyjścia z murów szkoły. A uczniowie jak do tego podchodzą? Chętnie uczestniczą w tym przedsięwzięciu? Nie trzeba ich do tego namawiać? No w tamtym roku trzeba było namawiać, bo to był pierwszy raz taki pomysł. Także była mniejsza ilość osób w korowodzie i to było takie troszeczkę niepewność taka. A w tym roku już było dużo osób, było kolorowo i wesoło, tak jak miało być i nawet mnie prosili, żeby jeszcze ten korowóz się przedłużał, żeby jeszcze pochodzić, ale już mamy taki harmonogram zapięty, że wszystko jest już zaplanowane, jeśli chodzi o czas. Także już czekamy na przyszły rok, bo są kolejne pomysły, jak to znowu zorganizować. Oby tylko pogoda dopisała. A jak z naborem do szkoły muzycznej? Czy są jeszcze wolne miejsca? Można się do Was zgłaszać i uczyć się w Waszej szkole? To znaczy jest lepiej niż w tamtym roku z naborem, bo w tamtym roku bardzo dużo osób musiało odejść z kwitkiem ze szkoły muzycznej z braku miejsc i w tym roku również nie wszyscy się dostali, ale zdali egzaminy, ale nie zostali przyjęci z braku miejsc, ale jest lista rezerwowych i zawsze tam ktoś z przodu jeszcze zrezygnuje, także jest duża nadzieja, że te osoby, które zdały egzaminy, to pojawią się u nas w szkole. Mamy taką listę i w razie rezygnacji to przyjmujemy, ale generalnie nie mamy problemu z naborem, jest duża chęć rodziców, dzieci do tego, ażeby grać na instrumentach. Kino w kinie, czyli echo ogólnopolskiego przeglądu dziecięcych filmów animowanych, to impreza przygotowana przez uczniów Szkoły Społecznej w Kinie Wolność. Szczecineckie Echo jest odbiciem dwóch ogólnopolskich przeglądów. Trzeciego ogólnopolskiego przeglądu dziecięcych filmów animowanych Halo Echo we Wrocławiu i ogólnopolskiego przeglądu filmów animowanych przez dzieci Oko Kalejdoskopu w Toruniu. Filmy animowane tworzone przez dzieci stają się bardzo atrakcyjną formą działań plastycznych, literackich, muzycznych, połączonych w jednorodną całość artystyczną z technologiami informatyczno-komunikacyjnymi. Podczas szczecineckiego Echa w trzech blokach pokazano stworzone w Szczecinku filmy, które uczestniczyły w ogólnopolskich przeglądach. Bloki filmowe przepleciono występami uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szczecinku. Szczecinek doczekał się pierwszego komiksu. Przy pomocy takiej właśnie publikacji jeden ze szczecineckich inwestorów walczy z urzędnikami, którzy nie pozwalają mu na użytkowanie nowo zbudowanej kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej i Zieloną. Budynek posiada wiele detali architektonicznych umieszczonych na elewacji. Narożne wejście ozdobione jest postaciami dwóch mocarzy podtrzymującymi balkon. Na dachu umieszczono spiżowego gryfa z jesiotrem. Budynek jest już dawno gotowy. Brak jednak podstawowego dokumentu umożliwiającego jego zagospodarowanie. Tym dokumentem jest pozwolenie na użytkowanie. Czy komiks pomoże inwestorowi? Nie wiadomo. Na pewno jednak zwróci uwagę na problemy, z jakimi mogą się spotkać inwestorzy w Szczecinku.
Szkoła nr 7 należy do elitarnego grona szkół promujących talenty. W codziennym procesie kształcenia kładziony jest na to duży nacisk. Szkoła dba, by dzieci uzdolnione mogły rozwijać swoje talenty bez przeszkód. Jedną z form takiego działania jest siódemkowe granie i śpiewanie, które daje możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed koleżankami i kolegami oraz społecznością lokalną. Koncert, który odbył się 4 czerwca, został podzielony na tematyczne części, w którym zaprezentowali się młodzi wirtuozi gry na instrumentach i śpiewu. Widownia żywo reagowała na popisy bohaterów dnia, czyli młodych artystów. Nic w tym dziwnego, bo byli to najczęściej rodzice, dziadkowie, rówieśnicy i specjalni goście. Dzień Matki i Dzień Ojca to szczególne dni. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 postanowiła uczcić je specjalnym koncertem dedykowanym rodzicom zorganizowanym w szkolnej auli. Konferansjerzy nie szczędzili słów podziękowania dla rodziców, a na scenie młodzi wykonawcy piosenek, dowcipnych wierszyków i scenek kątem oka patrzyli, jak ich występy odbierają rodzice. Koncert był gorąco oklaskiwany przez zebranych na sali rodziców, a także uczniów i nauczycieli. Pierwsze czerwcowe dni to obchody Dnia Wolności, która przyszła do Polski wraz z wyborami do Sejmu w 1989 roku. W Szczecinku żadnych obchodów nie było. Data ta została zapomniana, a w kraju nawet oficjalne państwowe obchody 25-lecia wyborów odbyły się bez udziału przedstawicieli Związku Zawodowego, który zmienił ówczesną Europę. 4 czerwca jest dla nas rzeczą ważną. No, dla mnie to też był dzień, gdzie dosyć dobre nauki pobrałem. Jak można też się społeczeństwem manipulować. Dlaczego? Znaczy, wie pan, teraz jak z perspektywy czasu patrzymy na to, co się działo już nawet po 4 czerwca, no to możemy powiedzieć, że to były jedyne wybory w demokratycznej Polsce, kiedy w trakcie wyborów zmieniono ordynację wyborczą. Po to, żeby ratować kompromis z komunistami, zmieniono ordynację wyborczą i dopuszczono ludzi, którzy odpadli w pierwszej turze głosowania. Tak, później był możliwy wybór generała Jaruzelskiego na prezydenta dzięki temu. Znaczy, to jest chyba dalszy ciąg tego porozumienia z komunistami. Tylko proszę zwrócić uwagę, jak świetnie ktoś nami manipulował po to, żeby przesunąć szale ciężkości tej strony solidarnościowej na lewą stronę. Najpierw Kiszczak powiedział, że w życiu nie będzie rozmawiał z Michnikiem i z Kuroniem. No my oczywiście się unieśliśmy honorem, mówiliśmy, że bez Michnika i Kurania żadnych rozmów nie będzie przy okrągłym stole. No i przez to podnieśliśmy ich wagę i później ta lewa strona decydowała o porozumieniach. Te dokumenty, które teraz znamy, to, że Michnik jeździł do Moskwy, żeby z towarzyszami rozmawiać na temat tych naszych przemian, no świadczą o tym, że byliśmy strasznie zmanipulowani tego 4 czerwca. Ale niemniej jest to rzecz, data bardzo ważna. No ja sam pamiętam swoją radość. Byłem takim najmłodszym czynnym członkiem Komitetu Obywatelskiego NSZZ Solidarność tutaj w Szczecinku. No i byłem tym, który pierwszy poznał wyniki wyborów w naszym rejonie, bo siedziałem przez całą noc i przyjmowałem telefoniczne raporty z każdej komisji wyborczej. No i my byliśmy zaskoczeni tak świetnym wynikiem wyborów, bo wszyscy nasi kandydaci przeszli w pierwszej turze. To przypomnę może, że była to pani Cwojdzińska, pan Madej, to byli kandydaci na senatorów i pan Pałka, który był kandydatem na posła. No i największy nasz sukces to było to, że społeczeństwo polskie powiedziało nie komunistom, skreślając wszystkich, którzy byli na tak zwanej liście krajowej i też nie głosując na kandydatów z listy PZPR-u. I ci wszyscy kandydaci przepadli, dlatego musiała być konieczna druga tura wyborów. Do rozmowy wrócimy w dalszej części naszego dzisiejszego programu. Szczecineccy motocykliści zrzeszeni w klubie Ole Carter po raz kolejny organizują akcję honorowego oddawania krwi Motoserce. Jest to już czwarta akcja w Szczecinku, gdzie razem z innymi motocyklistami nasz klub Ole Carter będziemy oddawać krew. W tym roku będzie to na rzecz dzieci.
Jak to będzie wyglądało? O której godzinie rozpoczyna się cała akcja? Kto się może zgłaszać? Czy to tylko motocykliści, czy inni ludzie też? 7 czerwca o godzinie 9.30 na Świątkach przy naszym domu klubowym będziemy rozpoczynali akcję. Spotykamy się wszyscy. Czy to jest członek klubu, czy osoba, która jeździ motocyklem, czy cokolwiek. Każdy może przyjść i oddać krew, bo no jest to otwarte. Także tutaj nie stawiamy żadnych wymogów poza tym, żeby być i mieć odrobinę serca. O której godzinie to się rozpocznie? 10.30 rozpoczynamy, o godzinie 11 rozpoczyna się rejestracja, gdzie w tym momencie zacznie się pobór krwi. Będą oczywiście imprezy towarzyszące. Jakie? W tym roku, tak jak wspominałem, krew będzie z przeznaczeniem dla dzieci, więc rozpoczynamy 10 zespołami z gimnazjum numer 2, które rozpoczną, plus do tego będzie fantastycznie wyposażone miejsce, gdzie będą dmuchane pałace, malowanie buź, także rodzinny taki piknik, sobotnik dla wszystkich. Czy o pogodę się postaraliście? Tak, tu razem wszyscy żeśmy dzwonili do góry. Będzie pogoda 22 stopnie. Wieczorem po 22 dopiero zajdzie. Czy będzie można na miejscu coś zjeść? Jeżeli ktoś chciałby tam spędzić dzień i nie martwić się o obiad, będzie jakieś stoisko, przy którym będzie można skorzystać z posiłków? Jak najbardziej. Ma to formułę otwartą takiego pikniku, więc jest catering, można zjeść, można wypić, będą ławeczki, można sobie posiedzieć, pobawić się z dziećmi. A co do jeszcze innych atrakcji, przewidujemy fajne kapele rockowe, które będą uprzyjemniały nam całość. No i wieczorem spotykamy się już tradycyjnie na takim grillu, wspominając już to, co się wcześniej wydarzyło. Więc także dla wszystkich jest to otwarte i wszystkich serdecznie zapraszamy. No właśnie, skoro chcecie sobie wspominać, jesteście już jakiś czas w Szczecinku. Czy zauważyliście, że ludzie inaczej was postrzegają, że wizerunek motocyklisty troszeczkę się zmienił? Sądzę, że tak. Zresztą to widać dookoła. Bardzo przyjazne podejście do nas, sposób patrzenia, myślenia o motocyklistach się zmienia, bo jesteśmy takimi samymi mieszkańcami Szczecinka. Tyle, że jeździmy tylko na dwóch kółkach i je kochamy. Jest to nasza niesamowita pasja. I ludzie widzą, że to jest właśnie to, że jesteśmy sercem, gdzie możliwość jest uczestniczenia w życiu miasta. Jesteśmy tam, pomagamy. Taką pomocą na przykład jest 3 czerwca, gdzie oczywiście będziemy na akcji charytatywnej dla NARI, będziemy pomagali, zresztą bardzo dużo żeśmy tam włożyli serca i pracy. Już w najbliższą niedzielę, to jest 8 czerwca, Szczecinek ponownie zamieni się w stolicę tańca. W tym dniu odbędzie się kolejny ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego, tym razem o koszyczek truskawek. To nasz taki sympatyczny bardzo turniej, nazwany turniejem tańca towarzyskiego o koszyczek truskawek, bo faktycznie jednym z głównych trofeów na tym turnieju są truskawki, o które w tym roku akurat martwić się nie musimy, tak jak na przykład w ubiegłym roku. Nie jest to tak wysokiej rangi impreza, jak były Mistrzostwa Polski oczywiście. Jest skierowana głównie do młodych tancerzy i do dzieci, którzy są bardzo ważni i bardzo istotni do tego, aby ten taniec się rozwijał. W związku z tym jest on organizowany w dużej mierze właśnie w ich kierunku i szczególnie dla nich. I tak też w 3 blokach organizujemy nasz turniej 8 czerwca w szkole podstawowej numer 7. O godzinie 10 zaczną tańczyć najmłodsi, a wśród tych najmłodszych również już tradycyjnie zaprezentują się uczniowie szkoły podstawowej numer 7, ale również społecznej szkoły podstawowej. Będą również dzieci, które startują już w szrankach takich typowo sportowych, które przyjeżdżają do nas z różnych klubów o godzinie 14. Troszeczkę starsi stażem tanecznym i troszeczkę starsi wiekiem, a o godzinie 17 gala taneczna ci starsi wiekiem i starsi klasą taneczną, jak również malutcy tancerze z przedszkola integracyjnego Miś w Szczecinku również zaprezentują się na tej imprezie. Więc to taki trochę jeszcze turniej, który możemy śmiało podciągnąć jako świętowanie Dnia Dziecka. Ukłon w stronę właśnie tych najmłodszych tancerzy, adeptów sztuki. Nie każdy musi tańczyć sportowo, ale myślę, że każdy powinien tańczyć. Zapraszamy bardzo serdecznie.
w niedzielę 8 czerwca, godzina 10, 14 i 17 to są godziny, w których rozpoczynają się poszczególne bloki taneczne. Jest to związane, jak już wielokrotnie mówiłam, z przepisami tanecznymi. W związku z tym od rana tańczymy truskawkowo w siódemce. Na boisku do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół Społecznych trwają Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w siatkówce plażowej dziewcząt. Zawody w siatkówce plażowej dziewcząt. W dniu dzisiejszym grają młodziczki. Jutro od godziny 10.30 rozpoczną swoje zmagania kadetki. W niedzielę ponownie początek zawodów o godzinie 10.30 i grać będzie kategoria juniorek, najstarsza. Są to finały Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w siatkówce plażowej dziewcząt. Jest to jednocześnie eliminacja do Mistrzostw Polski, bowiem cztery najlepsze drużyny z każdej kategorii wiekowej awansują do półfinałów Mistrzostw Polski, które za niespełna 3 tygodnie odbędą się w województwie lubuskim, gdzie jeszcze dojdą właśnie pary z tego województwa, z kujawsko-pomorskiego i z wielkopolskiego. Co możemy powiedzieć o poziomie tych zawodów, czy kibice, którzy przyjdą tutaj pooglądać to, co się dzieje na boiskach, mogą spodziewać się wysokiego poziomu? To znaczy tak, no dzisiaj akurat gra najmłodsza kategoria, gra na piachu, no to nie jest tak łatwa gra jak na hali w siatkówkę. I myślę, że w dniu jutrzejszym i w niedzielę, kiedy będą grały juniorki, no zawody będą stały na pewno na wyższym poziomie niż dzisiaj. Aczkolwiek po raz pierwszy w tym roku Polski Związek Piłki Siatkowej traktuje rozgrywki młodziczek jako Mistrzostwa Polski, bo do tej pory było to rozgrywane jako turniej o Puchar Prezesa Polskiego Związku. Także jest to ranga Mistrzostw Polski, wyższe znaczenie. No dzisiaj mamy 9 par, na jutro przewidujemy par 12 i na niedzielę 8 par. A muszę mi powiedzieć, że tutaj klub MKS Wolej Szczecinek, który jest organizatorem tego turnieju, w ubiegłym roku organizował półfinał Mistrzostw Polski i z tego półfinału dwie pary, które awansowały do finałów, zdobyły medale Mistrzostw Polski, także gra na wyższym poziomie już. A co możemy powiedzieć o faworytach? Są tutaj takie pary, które są zdecydowanymi faworytami? No w dniu dzisiejszym na pewno nie ma tych faworytów, dlatego że jednak młodziczka no, nie radzi sobie tak dobrze jak juniorka, powiedzmy. Myślę, że może nie patrząc nazwiskami, tylko bardziej klubami, które nas tutaj reprezentują, nasze województwo na tych zawodach, to myślę, że najwyższy poziom będzie kluby ze Szczecina będą prezentować, konkretnie Chemik Police i UKS 18 Szczecin. Akademia Rejsa chce oderwać dzieci od komputera, proponując jako alternatywę zajęcia piłkarskie. Na spotkanie organizacyjne w środę przyszli rodzice zainteresowani taką formą zajęć. Akademia działa już przez 3 lata w kilku województwach. Swoje działania kieruje do dzieci w wieku od 4 lat i z tego względu nie jest konkurencją dla Szczecineckiej Akademii Piłkarskiej, która skupia dzieci starsze. Akademia współpracuje z lokalnymi klubami piłkarskimi, zarówno seniorskimi, jak i tymi szkolącymi młodzież. Pierwsze zajęcia w Akademii Rejsa w Szczecinie odbędą się na Orliku przy ulicy Szczecińskiej już w poniedziałek o godzinie 16. W Poznaniu odbył się 36. ogólnopolski turniej koszykówki Żaczków rocznik 2003 i młodsi. W turnieju uczestniczyło 16 zespołów z terenu całego kraju. W całej stawce dobrze spisali się zawodnicy Emet Basket Szczecinek. Najmłodsi szczecineccy koszykarze, którzy na co dzień trenują w 3 grupach pod okiem trenerów Szymona Kiedla, Piotra Wójciuka oraz Marcina Pieńkowskiego, rozegrali dobre spotkania i ostatecznie zajęli 10. lokatę. Jutro, to jest w sobotę, odbędzie się 2. edycja międzywojewódzkich mistrzostw młodzików w dwuboju nowoczesnym. O godzinie 10.30 na basenie rozpoczną się konkurencje pływania, a o godzinie 15 na stadionie Lechii konkurencje biegowe. Również w sobotę szczecińskie drużyny występujące w 4. lidze walczyć będą o kolejne punkty. Daszbór na wyjeździe spotka się z Hutnikiem Szczecin, a Wielim w Szczecinku zmierzy się z Dębem Dębno. Początek meczu w Szczecinku w sobotę o godzinie 17.00.
I to już wszystko w aktualnościach, a przed nami okruchy na niedzielę.